Kurwa, ty w teatrze jesteś? No, nie, kurwa, zaraz do. Dobry wieczór, szanownym państwu. Jak wiecie, Browariana, znaczy wiedzą ci, co obserwują nas na Instagramie i niech zaczną, jak nie, jeszcze nie obserwowali. Browariana nie lubi blogerów, kurwa. Lubi właśnie. Nie lubi, kurwa, co dali ty? A, no to jest tak zwane piwo w razie Niemca, to już mówiłem. Zaraz przesłać, przelane, kurwa. No, w kartoniku. Elegancko. W każdym razie chodzi o to, że piwo jest zajebiście opakowane i trzeba się z nim przemęczyć, żeby coś się pojawiło. A to nie jest jedyne piwo w ogóle, które będzie na tym filmie, bo dostaliśmy trochę ostatnio tych, jak to się mówi, darów losu, za które serdecznie dziękujemy. W związku z czym będziemy kilka ten pokazywać, no ale to jest takie, wiecie, trochę specjalne, no bo to jest ten, takie opakowanie. I zjebał trochę to browar, nie brodacz, tylko bloger brodacz. Piwny, jaki to jest piwny brodacz. Jaki to jest piwny brodacz? Bloger. Piwny brodacz bloger, który otworzył to diaksem i już zaspoilerował, jakie jest piwo w środku. Więc no. Pewnie też wiecie, ale ci, co nie wiedzą, to jeszcze się dowiedzą. Wszyscy się dowiedzieli, że to co w tanku? Tak. Ja pierdziałem. No i teraz... ale u nas będzie niespodzianka. Tak, bo Mike ma sprzęt, ja przygotowałem... Słuchajcie, ja wymyśliłem, że pies jebał, jak to w ogóle tworzyć. To można tworzyć w prosty sposób. Można wziąć i... Zajebać. Połóż to sąsiedzie. I tak. Można po prostu zawalić. Tak może być? Nic się nie bać. Nie pomogło? Jeszcze tak spróbuję. No. Jak to się rozpierdoli, to do jaja. No. Kurwa. Ja tu nic nie pomogę. Chodź, czekaj, wióry wyszli. Idę, kurwa. Ja wychodzę. Nara. Dobra, na szczęście mamy specjalistę. Zapraszamy, panie Rysiu. Ja będę tu ćwiczył w tym czasie. Przyszedł szwagier. Siema. Kto czekał długo, to się doczekał. Szwagier, słuchajcie, z zawodu tym. Producentem filmów akcji, no i będzie mi tutaj doradzał. Tak, zacznijmy może od nożyczek, nie? No bo spawy są cienkie. Kurwa w tym czasie. O, coś się kruszy. To cienkie, ja pierdolę. Co byś powiedział o tych spawach? No są chujowe. Bo? No są cienkie. Czy aluminium to jest zrobione? Papieroski. Co? Papieroski. A, no, no. Uszczypnąłem się. To i to. Bo to czek... Nie no, od razu widzę, że idziesz na grubiej kurwie. Spróbujmy szpachelką. Tak. Możecie teraz obstawiać jeszcze, bo pacherze przyjmują. Statywę. Dawaj. Tu już puścił, ale to już wcześniej. No może podpalić to czymś. Dawaj, a czekaj. Jest puszczalnik. Jest zapalniczka. Mamy coś lepszego. Masz to zapalniczko. Zapalniczka to źródło stałe. Benzyny trochę polec. Ciebie podpalę, ty. O, już dwa spawy puściły, ty. A, kurwa. Ale zaśmierdziało włosami. Sorry. Dobrze, co to wie? Za łatwo. No, jeszcze nie puściło. A czemu już dwa spawy puściły? Może termometrem. Czym? Walmy termometrem. Nie. Rtęć się roztopi. Kominerki to chyba nie ma tak chycić. Nożem. O, nożem. Nóż. Do masła. Już coś kurwa? To jego. A, to jeszcze dwa stawy. Ostry. Dobra. Jestem z Ikei. Nie. Szukaj tam jeszcze coś. Przepraszam, że tak czułem do was. Nie idzie. Znaczy, może by poszło za parę godzin. No, cykaj. Tym? Śrubokręcikiem. To jest na to pytać? No, to będę trzymał to. Jakbym mrugał w tym czasie, to jest normalna reakcja. A może najmocniejszym piwem w Polsce. O kurwa. Dawaj. No, dawaj go. Albo tak. Nie, chyba nie uwierzyli, że to było na serio. Nie idzie tak? To nie wiem. No nie idzie. A jakby tu wbić i podważyć? Co? No. Nawet wbić młoteczka najpierw jeszcze. Otrzymaj to w dwóch rękach. O! Ja będę przytrzymywał. O! Wyszło? Browar Jana, zrobiliście naprawdę chujowe spawy, jak to śrubokręt zrobił.
Kurwa, co za odkurza, narodziliście, ja kurwa, ludzie. Tak ładnie pachnie. Trocina. Trocina. To jest trocina IPA. To jest wędzone. Dajcie siatkę, bo to kurwa zajebać podłogę nie problem. Problem jest ją... O, jest. Problem jest ją ten. Później sprzątnę. Daj do góry, żeby ludność widziała. Zygaj. Czekaj. Kurwa, piwo przyspawali. Kurwa. Odwrotnie, weź wysyp te. No. To wiele. Sprasowane jak pelet. Hitem by było, bo to teraz ci wypadło i przez siatkę się rozjebało. No. O. Nie kręć mi, kurwa, dupo. Kurwa, ty sy. A ja może będę dłubał, żeby wydłubywać. Dupę se wsadźcie, to piwo, bro Mariana, kurwa. Niby taka dobra, zabawa, dobra. Kurwa, ale nic śmiesznego tu nie śmierdzi. Dobrze szwagier powiedział. Cześć, Sylwia. Miało być wszystkie piwa, które dostaliśmy dzisiaj, kurwa. Idzie jedno. Browar Jana byłby nie wiem chujem, jakby to wszystkie piwa tak zapakowane. No to jest kurwa w stylu... Wszystkie 20 piw. W stylu browarzu Jana. O! Brawo. Wow, fist IPA, tego się nie spodziewaliśmy. Tak wygląda wnętrze rurki. Brawo. Nie brawo. Dla nas brawo. Jest porażki brawo. Smak. To no powinien być kufel dla prawdziwego. Weź zobacz ile to trwa. Bo jak to by się okaże... był kufel dla prawdziwego piwosza. No weź tam, ostrożnie. Za długo. Ile? Nie ma tu czasu nigdzie. Jest. Może się nie nagrało. 6.40. Dobra, no to starczy, słuchajcie, nie będziemy więcej piw do tego. Fist IPA, to może ją otwórzmy jeszcze tylko, żeby... Otwórzmy, tylko nie w trocin nie w sobie będzie wiesz. Nie tą zbełtaną. Forest IPA. Ty wypiłeś wszystkie festy? Nie, ja wziąłem jednego tylko. Jest, dobra. Tu browar Jana oczywiście wykazał się w tym przypadku akurat rozumem i wysłał nam piwa nie w puszce. I wysłał nam piwa 40. Więc bardzo, bardzo dobrze. Bardzo. Sprawdźmy je na szybkości, gdyż czas nas goni, bo nie jest on. Z czego? Bo karta SD czas nie jest używa z czego? Z gumy. Stań tu, bo cię on zasłania. Dobra, to jest z czego nie jest czas? Dobra. Fajna szkoła. Z dupy nie jest czas. Tak się robi, kurwa, rzeźbę. Cały czas pracuję. Degustuj. Fist to znaczy Fermented in Steel Tank. Fajna nazwa. A fisting? Fisting. A propos fistingu, mogę wam powiedzieć taką jedną anegdotkę, gdyż ci, którzy się znają trochę na... Pracowałem w banku, to tam była toaleta. Nie, ale słuchajcie, chodź ty, bo was nie widać w ogóle. Srałem. Nie wiem, czy wiecie, ale jest coś takiego na giełdzie papierów wartościowych jak fixing. I on jest od 15 do 15.15 chyba kiedyś, przynajmniej wtedy były notowania. I polega on na tym, że do 15 możesz kupić akcje, ale od 15 do 15.15 są zamykane kontrakty terminowe. I nieraz było tak, że giełda się zamykała na tam minus 2%, a te kontrakty, które były zawierane na cenę akcji na koniec dnia, windowały ją już po zamknięciu, na przykład na plusy jakieś tam minimalne. No i mój klient bardzo te fixingi przeżywał i przychodził do mnie i mówi tak, panie Karolu, no kurwa, i to tak mówi dosłownie. Cały dzień człowiek patrzy, 2% na plusie, stresuje się i na końcu ten kurwa fisting. No, taki dzień. Nie ma tak dzień skończyć fistingiem. Daj popić. W pracy wszyscy się śmiali z tego. Nie, no bo my jesteśmy w piwnicy, a nie w pracy. Pa! No czekaj, no degustuj coś. Ja nie mam poczucia. No, a ty jako... co powiedziałbyś? Nie mam poczucia rytmu w piwie. Fajne. Datne? Oczywiście, że tak. No i bardzo dobrze. Nadałeś na blogiera. Następnym razem wyślijcie kurwa normalnie w kartonie. No, to od razu to będzie lepsze i będzie aromat miał lepszy. To piwo nie było w łucze, a dojechało, więc wiecie. No. A najlepiej jakbyście fakturkę też Karolkowi wysłali, to wtedy by w ogóle bez otwierania butelki aromat mango wykurzał. Szwagier dupką do was wystawił szklankę, Cześć. Więc coś to świadczy. A? Jak z dupy smakuje? Dobre piwo, dobra ipka taka. Ze stalowego tanka. Taka, właśnie, no? taka typowa IPA ze stalowego tanka. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I co I ważne, nie jest karmelowa. Nie jest karmelowa, więc jest okej. To nie przysiłapi. To już jest, wiesz, wystarczająco ta. Dobra, dziękujemy wam. Do zobaczenia, dobranoc, pa. Ładne, żeś na tą burdę zrobił.